Don't get it twisted. This rap game is mine, and it's not a fucking game. Fuck what you heard. It's what you hearing. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. Hello, hello YouTube. Mamy 23 sierpnia. Godzina jakoś 6:20-6:25. Ja na 6:30 mam do pracy, no i właśnie do niej zmierzam. Tak się składa, że mam bardzo blisko. Jeżeli będę 25 po, no to już w pracy będę z 27-28. No, także co, dzisiaj w pracy siedzę do 12:30, od razu potem zaczynam swój trening. I tak, trochę nie było vlogów na kanale. Miałem zmieniany plan treningowy. I chciałem się z nim jakoś w miarę oswoić, zanim wam go pokażę. Jezus, sorki, jeszcze śpię. Także dzisiaj właśnie będziecie mogli spodziewać się po kolei już prezentowania tych dni treningowych. No i co? I może nawet pokażę z dwa dni, skoro tak długo mnie nie było. Do zobaczenia później. A, no i jeszcze jedno. W pracy zjem śniadanie, ponieważ rano wypiłem tylko kawę z białkiem i tam dosłodziłem lekko ksylitolem. A co będzie jedzone właśnie na śniadanie i na inne posiłki, zobaczycie teraz. Kurwa, bluzy nie wybrałem. No to ja niestety nie mam zakresowej. Zostawiłem wszystkie na siłowni. Bluzy do robienia cardio. Jak chuj. Tak, że on dwie mam tam pozostawiłem. Ja mam pomieszczenie socjalne, więc... Bierzecie tam sobie? Nie no, zaniosłem dwie czyste i za posuną zabieram to każdy raz, rozumiesz? No tylko, że to nagrywam wszystko. Cześć YouTube. Mamy poniedziałek, 22 sierpnia, godzina około 22. Jestem właśnie w trakcie przygotowywania sobie posiłków na cały jutrzejszy dzień, ponieważ będę w pracy od godziny 6:30, także trzeba się zabezpieczyć. I produkty mamy w tym miejscu. Powiedzmy tak, o, w tej części są produkty głównie jeżeli chodzi o śniadanie. Będzie to omlet z 5 jaj, z płatków jaglanych, 2 wtarte jabłka i 40 gramów pestek dyni. Tutaj mamy praktycznie kompletne produkty, jeżeli chodzi o takie posiłki obiadowe. Kasza, tym razem taka, sobie rotuje produkty węglowodanowe, jak i produkty białkowe. Jeżeli chodzi o produkty białkowe, będzie to mięso z piersi indyka, sznicel z indyka. Także z tego też będą dwa posiłki. Dobra, tu jeszcze padnie olej liniany, ale to już po przygotowaniu. Także może co, zamieniamy te produkty. Jesteśmy ponownie. I tak, pierwsza miska właśnie 5 jaj, 100 gramów płatków jaglanych, 2 jabłka, czyli razem tam jest 300 gramów tych jabłek, 40 gramów pestek z dyni łuskanych i jeszcze cynamon, dokładnie taki. No i druga kwestia, mięso z indyka, 400 gramów, przyprawione taką mieszanką do grilla pikantną i pieprzem. To co? Lecimy dalej. No i dobra. Wszystko już wylądowało na kuchence. Tutaj omlet, zaraz trzeba będzie go przykryć. Tam się mięso, 200 gramów kaszy. Teraz wystarczy tylko właściwie zaczekać. No i gdy zaczekamy już odpowiednio długo, mamy gotowe nasze 3, a nawet w zasadzie 4 posiłki praktycznie na cały jutrzejszy dzień z wyjątkiem ostatniego. Najbardziej dumny i zarazem też na porządek pokażę, jestem z omleta. Jest on naprawdę mega puszysty, biorąc pod uwagę ile on ma kalorii. To jest super. 2 jabłka, 5 jajek, 100 gramów płatków, 40 gramów pestek z dyni. Dwa posiłki obiadowe. W każdym 100 gramów kaszy. 200 gramów mięsa z indyka, pomidor. Jeszcze troszkę to ostygnie i wpadnie do każdego po 30 ml oleju lnianego. Tu już jest posiłek czwarty, chociaż tu kolejność jest troszkę inaczej. Ale jest to posiłek potreningowy. 2 banany. I miarka odżywki białkowej, w sumie to 40 gramów, więc trochę więcej niż miarka. I po prostu to rozpuszczę w shakerze, zaraz po treningu i ładuję. No i potem już właściwie zostanie tylko zrobić sobie kolację przed snem. Zajęło mi to jakieś
nie wiem co, wszystko razem od momentu pierwszego pstryknięcia na ekranie z 40 minut myślę, no, także tyle. Okej, siemaneczko, ja już jestem po treningu siłowym. Sorry za troszkę gorszą jakość. Nagrywam teraz telefonem, no nie wyobrażam sobie robić cardio. A właśnie robię na schodach. Cardio pyszne. Chociaż dla niektórych nie takie pyszne. I póki co robię 20 minut. 4 razy w tygodniu. Po treningu siłowym. No i jest wielu przeciwników tego cardio. Cóż, ja już mówiłem w Q&A. Jestem sportowcem, nie tylko kłodą, która tylko się napina. Trochę kondycji właśnie do tego napinania tak, też także się przyda. Także właśnie dla tego cardio. No i 20 minut krzywdy mi nie zrobi. Dodatkowo chodzi też o to, jak widzicie mam bluzę, chodzi też o to, żeby się w jakimś stopniu wypacać. Jak widać po mojej twarzy udaje się to, a mam dopiero 4 minuty i pół. Chodzi o to, żeby się mocno wypocić, żeby nie trzymać wody w organizmie, żeby móc wiarygodnie ocenić, ile mamy faktycznie tkanki tłuszczowej, jakie partie mięśniowe wciąż trzeba wzmacniać, poprawiać, a nie żeby ta woda podskórna zasłaniała nam te nasze mięśnie, żebyśmy myśleli, że to jest tłuszcz, bo wtedy to nam to utrudni cały proces redukcji. Jeżeli my trzymamy dużo wody, nie wiemy, ile faktycznie mamy tłuszczu. No i ja na przykład mam tendencję do tego, że tej wody dużo trzymam. Po prostu człowiek woda. No i cardio z trenerem stwierdziliśmy, że właśnie damy w tym celu, nie żeby szybciej tą tkankę palić, bo ponoć tkanki tłuszczowej wcale aż tak dużo nie mam, a właśnie jest to woda, której dużo trzymam. Także na cardio głównie się mocno pocę. Dzięki za uwagę w pierwszym dniu treningowym. No i co? Obiecałem Wam, że będzie drugi. Także lecimy.
we gonna rock, then we gonna roll. Then we let it pop, don't let it go. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. He never gave nothing to me. And every time I turn around, cats get their hands out with something from me. I ain't got it, you can't get it. Let's leave it at that, I ain't with it. Hit it with full strength, I'm a jail nigga. So I face the world like it's Earl in the bullpen. You against me, me against you. Whatever, whenever, nigga, what you gon' do? I'm a wolf in sheep's clothing. Only nigga that you know, I'm the chill. Go back and get the streets open. I've been doing this for 19 years. Niggas wanna fight me, fight these tears. I put in work, it's all for the kids. But these cats done forgot what work is. They don't know who they be. Look at. Na pewno ciekawi was jedno, którą właściwie mamy godzinę. Tak, na pewno was to ciekawiło. Otóż mamy 23 minuty po godzinie 12 w nocy. Odwaliło mi z Radkiem i robimy trening po 12. Totalnie nie wiem dlaczego. Cóż, na porządek lecą martwe ciągi. Zobaczycie, co idzie dalej. Zbliża się już chyba czwarta seria robocza martwych ciągów. Mamy tutaj 140 kg. Potrzebuję waszej pomocy. Dawajcie dużo łapek w górę. Wiem, że ja już robiłem takimi ciężarami, ale nie mam pasków. Mam tempo narzucone, że mam fazę ekscentryczną wydłużoną. Także dużo łapek. A ja zaczynam zabawę triceps teraz. Gigant, tak jak był na barku. Zabawa triceps mówisz, tak? Dobra. Odłożymy gdzieś kamer. Gdzie byś odłożyć kamer? Upadliście z wrażenia, czy co? W ogóle dzięki za lajki. Mam nadzieję, że właśnie dzięki waszym łapom poszło. A jak nie dałeś, no to daj za to, że zrobiłem, co? Dzięki. Mały Radziu,
już właściwie skończył trening siłowy. No, mi jeszcze trochę zostało, więc chłopak stwierdził, że się przede mną rozbierze, żeby nadać mi motywacji do treningu. Może plecy pokażę? Tak, plecy, plecy. Chcę twoje plecy. Kurde, no. Trochę do przodu się odegnij. O, właśnie. Zabawa. Jest dobrze, jest dobrze. Czy to może jeszcze jakąś szybką pozę tylko będziemy na fanpage? No. Tylko jaką pozę? Taką może... Jeszcze trochę bardziej do mnie. Oszukuję trenera, bo po pierwsze robię w super serii, a po drugie robię dwoma nogami naraz, miałem robić jedną nóż. No ale cóż, bardzo się spieszymy, bo jest już pierwsza 53, a my jesteśmy na siłowni. Ale ja obiecuję, że zrobię jeszcze w tygodniu jeszcze raz tą łydkę za karę i zrobię jedną nóż specjalnie. Tak. No. I planki spadam do domu. Pyszę. Ostatni planki do domu. Także ekipa BJH dzisiaj przejęła siłownię, nogi. Ja dziś ćwiczyłem coś innego, ale... Hmm.